zwariowanych zasadach. Nie wiem, no jak byłem w hotelu, to już słyszałem jakieś tam od szefostwa pogłoski, że oni już coś mają dla mnie grubego, nie? Ja mówię, ja pierdolę, już się boję. Co może być grubszego, nie dosłownie, od Marcina Najmana, nie? Co może być takiego jeszcze ciekawszego? No coś tam mają, powiedzieli, ja się pytam co, a oni, że przynieś koronę, to pogadamy, nie? No koronę mam, także czekam, co zaproponują. Ale tak jak mówiłem tam Hubertowi, chciałbym trochę odpocząć, bo patrzcie, od walki ze patrzcie, w ogóle całą tą drogę. Ja przygotowywałem się do Highliga, nie? Highliga odwołali, wiadomo. To kolejne dwa miesiące powstał Cloud. Cały czas byłem w przygotowaniach, walczyłem na Cloudzie jedynce, nie? To już mamy kolejne dwa miesiące. Po Cloudzie jedynce miałem tydzień przerwy, od razu pojechałem na obóz i kolejne dwa miesiące jestem od już ponad pół roku cały czas w przygotowaniach. Chciałbym odpocząć trochę, ja kocham przebywać na sali i trenować, ale ja nigdy nie byłem na takich prawdziwych wakacjach, odkąd wyjechałem z mojego rodzinnego Gdańska. Moje wakacje to były obozy z trenerem Mirosławem, no to też jest zajebiste, ale wiecie, chciałbym pojechać gdzieś może za granicę, coś zwiedzić, poodpoczywać na jakiejś plaży. No chciałbym trochę odpocząć, nie? Bo jestem cały czas w treningu, ja już czuję, że moje ciało jest zmęczone. Trochę przed tą walką do Marcina już woda mi się zaczęła zbierać w lewym kolanie. Nie mówiliśmy o tym przed walką, ale troszkę już szwankuje ten organizm, bo jest przemęczony. Także chciałbym odpocząć trochę. Do tego odpoczynku ci życzymy. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania? Ja gratuluję ci.